wita Was, Art Halina. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kwiaty dzikiej róży. To znaczy, to są kwiaty ozdobne, podobne do dzikiej róży. Ja korzystałam z takiego wykrojnika. Jeżeli nie macie wykrojnika, w łatwy sposób można zrobić sobie kwadracik, wyciąć odpowiedni do wielkości płatków. Te moje płatki mają 2,5 cm. Ja tu wycięłam taki kwadracik 3 cm i pokażę Wam, jak w prosty sposób można sobie taki płatek wyciąć bez wykrojnika. Ja po prostu mam wykrojnik, to skorzystałam z wykrojnika, ale w taki sposób, oj, nieładnie wycięłam, ale mniej więcej. O, i już taki płatek jest. Będziemy potrzebować 5 płatków, więc nie jest to żaden problem, żeby wyciąć. To jest taka wielkość 2,5 cm tego płatka, tutaj tej różyczki, 2,5 cm. Dlatego zrobiłam takie małe, bo zrobiłam je po prostu do kartek. Większe to już wychodzą naprawdę duże, bo to jest każdy płatek z osobna klejony i dlatego wychodzą one duże. One nie są z wykrojnika, tylko każdy płatek jest osobno. Wykrojnik, nie wiem, czy to jest wykrojnik, chyba Lady E. Będzie nam potrzebny jeszcze taki podlistek, czyli taki, z takiego wykrojnika korzystałam. Może to być każdy wykrojnik podobny do esencji na przykład. Będą nam potrzebne dwa takie, bo zrobimy też taki mały pączek. Będzie nam jeszcze potrzebny żółty famiran, jeden paseczek 10 cm na 1 i 2, 1 i 3 i drugi paseczek 5 cm na 1 cm. Takie dwa paseczki nam będą potrzebne. Będę też barwiła pastelami olejnymi. Będzie mi potrzebna pastel czarna, zielona i różowa. Numery Wam podam: 248, 269 i 257. Są to pastele galery. Żeby zrobić ten środek, musimy sobie pociąć paseczki. Więc musimy je drobniutko pociąć. Wiem, że teraz ostatnio tak z tym nacinaniem Was męczę, ale jak chcecie zrobić fajny, oryginalny środek, o, można się przemęczyć. Jak robicie 2-3 kwiaty, 4, to można składać po 2 paseczki i szybciej to pójdzie. W sumie to nie trwa też aż tak długo. To jest ten pierwszy paseczek. Ten mniejszy. Powiem Wam, po co go nacinam. I teraz ten większy paseczek. Tak, nacinamy tak samo. Jak już nacięliśmy, to teraz tak, ten mniejszy paseczek pobarwimy sobie brzeszki zieloną pastelą. Nakładam sobie tu na gąbkę i tak same brzegi, tylko tutaj troszeczkę zieloną pastelą. Z jednej i z drugiej strony. I to wszystko. I teraz ten większy paseczek czarną pastelą. Możecie to zrobić brązową pastelą, pomarańczową, jak tam chcecie.
ale mi najbardziej tak jakoś pasuje czarna pastela. I czarną pastelą też tylko brzeszki. Pastelą, jak nie macie, możecie tuszem, możecie suchymi pastelami. Co tam macie? Z jednej i z drugiej strony. Jak już mamy to zrobione, to jest środeczek. Będziemy teraz robić z żelazkiem, tak? Żelazko mam na dwie kropeczki. Zawsze właściwie mam na dwie kropeczki, ale to zależy od żelazka. Bierzemy teraz ten mniejszy paseczek, ten węższy. Przykładamy do żelazka, żeby on nam się tak zwinął do środka. O, w ten sposób, tak? Tak delikatnie, uważajcie, żeby się nie oparzyć, żeby on nam się tak zwinął. I w ten sposób mamy taki ten paseczek. Możemy go jeszcze trochę pozaginać. Tak go zostawiamy. Ten drugi paseczek natomiast możemy sobie przeciąć na pół, bo będzie nam tak łatwiej. Potem go i tak przykleimy, to nie ma problemu, że jest przecięty. Bierzemy na chwilkę to żelazka, żeby się na chwilkę zagrzał, żeby nam się nie zwinął za mocno. Składamy tak do kubki, w miarę równo i rolujemy. Tak dosyć mocno, żeby te pręciki były bardzo cieniutkie się zrobiły. O, w ten sposób. Rozkładamy i te pręciki mają być takie cieniutkie, mają tak wyglądać. I odkładamy. Bierzemy jeszcze drugą tą część, troszeczkę na żelazko. Składamy. Dokładamy do żelazka tylko dlatego, żeby nam się zagrzał foamiran, wtedy będzie łatwiej nam go wyrolować i te pręciki będą cieńsze. No widzicie, jakby była taka duża, duży ten pasek długi, to ciężko jest to zrobić równo, bo ucieka po prostu. Ok, one mogą być takie potargane. I już mamy ten drugi paseczek. I będziemy robić ten środeczek. Bierzemy drucik. Ja to robię na druciku, możecie robić na wygałaczce, na czym chcecie. Biorę trochę kleju. Będę kleiła takim klejem jednosekundowym. I biorę teraz ten paseczek, ten węższy. Maczam sobie w kleju ten drucik. Przykładam, chwilę przytrzymam, żeby się przykleił i staram się go dobrze do tego drucika przykleić, żeby nam nie wychodził. Ok, jeszcze tu przygniotę, żeby nam się dobrze przykleił. I teraz smarujemy klejem. Mi się po prostu wygodniej tym klejem klei, bo nie ciągną mi się żadne nitki i w miarę robi się to dokładnie. I już mamy ten środeczek zrobiony. O, wygląda tak, w ten sposób, taki środeczek.
taki zwinięty do środka. I teraz bierzemy jeden paseczek, ten tutaj większy. Możemy sobie tutaj kleju nałożyć już. Ten paseczek musi być trochę większy, żeby był wyżej ponad ten środek, tak? Nie dużo, ale wyżej. Ja sobie już tak wycyrklowałam tą wielkość, żeby była dobra do rozmiaru płatków. Oczywiście jak będziecie robić większe płatki, to jak chcecie zrobić takie większe te róże, to musicie zrobić większy środek. Wtedy po prostu musicie zrobić wyżej troszeczkę, czyli szerszy pasek i dłuższy pasek. Wtedy będziecie mieli ok. I tu nakładam i staram się to równo jakby przykleić. Nie wiem, czy widzicie, chyba widzicie, chyba widać dobrze. O, tu nakładam klej, można na paseczek, ale mi jest wygodniej tutaj nakładać, mniej się pokleje. Okay. I teraz bierzemy drugi paseczek. Ja go po prostu rozcięłam, bo wygodniej jest go rolować. Taki długi, taki gruby, to jest ciężko złożyć i ciężko wyrolować. Ale tu sobie dokładamy. Tego nie będzie widać. I przyklejamy. No, cały czas trzeba klej dokładać. Kleimy jedno na drugie, to już kleju nie ma. To jest bardzo łatwy kwiatek do zrobienia, szybko się go robi. No troszeczkę zachodu jest przy tym środku. Ale zawsze jak chcemy jakiś fajny środek zrobić, no to zawsze jest trochę przy nim więcej pracy. Najłatwiej jest włożyć pręciki i już byłoby gotowe, prawda? Ale nie byłoby tak oryginalne. Ja też korzystam z pręcików i... O, widzicie, już mi się przykleiło do palca. I mamy zrobiony taki środeczek. Troszkę go rozciapiżymy. To nie jest oryginalny, nie wygląda tak oryginalnie w kwiatku. Nie jest taki oryginalny. To jest po prostu mój pomysł. Mi się tak podoba i ja tak robię. To jest taki fantazyjny kwiatek. Środeczek mamy zrobiony. Tak się nam prezentuje. I teraz będziemy robić płatki. Z pięciu płatków robię i będziemy teraz barwić. Będę używała takiej pasteli olejnej różowej. Składam wszystkie płatki razem. Najpierw w miarę równo. I sobie tutaj te ranty. Wiecie, ja to mam tą chorobę, że te ranty nie mogą być białe, tylko zawsze je barwię i zostawiam ich tak sobie. Trochę to jest, się kruszy ta pastela, no ale tak to jest z tymi pastelami. I teraz sobie rozkładam i wszystkie płatki jednakowo barwię. Z jednej i z drugiej strony.
I teraz jak tak zabarwiłam różowym, to teraz chciałabym troszkę zielonym zafarbować od dołu, zabarwić. Tylko tutaj od dołu się elektryzuje. O, w ten sposób. Z jednej i z drugiej strony. To są płatki na róże, a teraz jeszcze płatki na pączki. Na pączki potrzebujemy 3 płatków i barwimy tak samo. Najpierw różowym, a potem zielonym. Już mamy wybarwione na pączki, odkładamy sobie. Jeszcze tylko musimy zrobić do pączka środek. Będziemy go robić z takiego żółtego, tak samo jak w tamtym, tylko że to jest po prostu mniejsze. Ja sobie tylko tutaj zrobię ten środek. To jest tutaj 0,5 cm ten środek. Nacięty. Ja już go nacięłam sobie wcześniej, żeby to tak długo nie trwało. Ale tak samo robimy do pączka środek. I też musimy go troszeczkę, żeby się zwinął do środka. Tak. I ja tutaj mam taki paseczek, który dam tylko jeden, który już zrobiłam wcześniej. To jest też taki mały paseczek, chyba o 0,8. Po prostu to troszkę mniejsze do środeczka. To już musicie sobie tak wyczuć mniej więcej. I też biorę sobie drucik i robię tak samo jak poprzedni pączek, tak? Jak do róży. Maczam sobie klej, drucik w kleju, przyklejam. Coś mi się papierek chyba zwinął. Przyciskam tu mocno, trzeba tutaj mocno przycisnąć, żeby to się dobrze przykleiło. Żeby wam nie wypadło w trakcie klejenia. Daję klej i zawijam tak jak poprzednio. Bo tutaj nie potrzeba nam do pączka takiego dużego, tego środka szerokiego, dlatego tutaj daję po prostu mniejszą ilość. Drucik słabo wkleił. I już mamy ten środeczek. I teraz bierzemy ten drugi tutaj. Smarujemy sobie klejem. I przyklejamy tylko jeden. Nie potrzeba tutaj więcej. Tylko jeden, tak żeby tam było widać, że coś w tym pączku jest. W środku. Zrobić w ogóle takie zawinięty pączek, że
będzie widać na górze środek. No ale do czegoś trzeba przykleić płatki, więc trzeba coś zrobić, jakiś środek. Ok, już mamy. Ten jest taki mniejszy, bo to będzie do pączka. O, taki mniejszy. Teraz będziemy modelować płatki. Bierzemy żelazko. Nie wiem, czy widzicie. Dobra. I tutaj mamy 5 płatków. Dokładamy do żelazka. Nie na długo. Składamy w harmonijkę i rolujemy. Rolujemy tylko samą górę praktycznie. Tak mocno i trochę wyciągamy. Rozkładamy. Rozciągamy. I rolujemy. Tak niedużo. Możemy też skorzystać z żelazka, po prostu będzie to szybciej. O, i już jest gotowe i będzie trwałe. I tak powinien wyglądać ten płatek w ten sposób. I każdy płatek robimy tak samo. Na chwilkę do żelazka. Rolujemy. Rozciągamy delikatnie, żeby sobie nie potrzeć. Do żelazka. Róża taka ta nie musi być tak mocno wywinięta. O, i mamy następny płatek. Wszystko robimy tak samo. Ok, i już mamy zrobione. I teraz będziemy kleić. To mamy na pączek, to mamy na różę. Kleić będę klejem na gorąco. Chociaż nie wiecie, że nie bardzo lubię nim kleić, ale tutaj już będzie nam potrzebny klej na gorąco. I bierzemy sobie ten pączek, później sobie go tam rozłożymy i sobie przymierzamy, tak? I tak, o, i w ten sposób. Przyklejamy go tutaj nawet od dołu też. Ja sobie tak tutaj nałożę trochę kleju. Jak się uda trochę. Najpierw sobie tutaj przykleję. W sposób. I tutaj może te boki, jak się da. O tak. Tutaj jeszcze trzeba troszeczkę. Już nawet nie wyciskam kleju, tylko tak tą ciepłą jak dołożę, to się też przyklei, żeby jak najmniej tego kleju było widać. Potem bierzemy drugi płatek. Nakładamy go mniej więcej tak trochę na ten płatek. O, w ten sposób. Tak. Ja sobie tu odginam i nakładam klej. No tak jest po prostu najlepiej. Bardzo delikatnie, mało kleju, bo wychodzi wszędzie, no, będzie to widać. I sobie przyklejam. O, w ten sposób.
sposób. Tutaj co nie dokleję, to sobie można dokleić. I już mamy tutaj dwie takie dwa płatki. Teraz trzeci płatek. Zobaczcie, tam jeszcze trzeba porozciągać trochę. Trzeba albo i nie trzeba. O, i dokładamy sobie. Patrzymy, czy jest w tym miejscu, co trzeba. Żeby tak nachodził trochę na ten drugi płatek. Na ten poprzedni płatek. I przyklejamy. Ja najpierw tutaj przyklejam właśnie w tym miejscu. Żeby się tutaj przykleił do tego, tak? A później jak coś tam jest niedoklejone, to można sobie tutaj od dołu dokleić. Chodzi o to, żeby jak najmniej kraju nałożyć. Bo wszędzie wyłazi ten klej. I teraz sobie przybierzemy trzeci płatek. I musi być to tak, wiecie, idealnie. Bo ta róża tak nie wygląda idealnie. Tu sobie przytrzymuję palcem, jest ok. I tu sobie nakładam klej, tak, na ten pasek. I przykleję. O. I teraz piąty płatek. Trochę trzeba go rozciągnąć. Jeszcze jak się da. I wiadomo, że tutaj go przykleimy. O, w ten sposób. To już tak delikatnie. Teraz ten klej wyjdzie. Jak mówiłam, już wyszedł. Och, jak mi to denerwuje ten klej. Ok. I już mamy zrobioną różyczkę. Troszkę tutaj można, no, wszędzie mi się ciągnie ten klej. Jeszcze jakby porozkładać. I mamy taką różyczkę zrobioną. Tutaj te płatki nie muszą być równe, bo ta różyczka tak rośnie sobie właśnie. Czasami widziałam takie bardzo rozłożone. To wszystko zależy od tego, jak skleicie. Ale u mnie wyszła taka. I teraz ten podlistek. Podlistek zrobię. Aha, to już pokazywałam wam. Ja jeszcze sobie tutaj nacinam. Nic tutaj nie zwężam, tylko nacinam sobie, żeby były takie wąsy. O, tak trochę dalej niż nawet do połowy. Składam sobie kubkę i roluję. I tak staram się tutaj wyciągać tą górę. Tamte niżej to niekoniecznie, tylko tą górę, żeby ona była taka cienka. Tutaj rozciągamy. Uważajcie, żeby sobie nie rozerwać. To znaczy, to zależy, z jakiego wykrojnika korzystacie, bo niektóre, to akurat ten wykrojnik ma tutaj taki dół cienki, ale niektóre poesencje mają taki dosyć gruby ten spód, także nie trzeba tak uważać. I teraz wkładamy i staramy się tak zakleić, żeby pozaklejasz tutaj te szpary. Ja już tego nie będę kleiła na gorąco, bo zaraz mi ten klej powychodzi. Będę kleiła tym klejem jednosekundowym. Nakładam sobie tutaj klej. Wisi wszystkie te nitki od tego kleju. Wszędzie wiszą. U was też tak wiszą, te nitki wszędzie, jak kleicie tym klejem. Ja wprost, no nie cierpię tym klejem kleić, no ale gorącowo strasznie mnie denerwuje. No ale co zrobić. I tutaj sobie poprzyklejam, pochowam tamte rzeczy, które się nie podobają.
To jeszcze muszę dołożyć kleju, bo ja cię kałaczek jak się nakłada, tak raz nałożysz, raz nie nałożysz. To się nie brzydko przykleiło. Przesuniemy. Ok, i już mamy różyczkę zrobioną. Jeszcze możemy sobie tutaj trochę porolować, żeby były takie cienkie. Nie wiem, czy te róże mają takie końcówki, ale mi się tak podobało, tak zrobiłam. Jak mówiłam, ja nie robię tych realistycznych, tylko fantazyjne do kartek. Także u mnie to wygląda tak, o, w ten sposób, od spodu, a różyczka wyszła tak. I teraz zrobimy jeszcze pączek. Pączek robimy tak samo, tylko z trzech płatków. Nałożę tu kleju. Już go pokleję tym klejem jednosekundowym. Przykładamy pączek. Tak. I musimy go tutaj przykleić. Troszkę chyba za nisko to jest, no ale już musi tak zostać. O, widzicie, jak się klei do rąk. Żaden klej nie jest dobry do tej roboty. Albo się do rąk klei, albo się ciągnie. Przyklejamy drugi płatek. Trzeci płatek. Tutaj dołożyć trzeba kleju. Tak. I tutaj trzeba też jeszcze skleić, żeby to był pączek. Wyglądał na pączek. I mamy taki pączek zrobiony. Teraz bierzemy to zielone. Ja już tutaj nacięłam. Będę to żelazka dawać, bo mi ostygło. I roluję. No, mam taki dosyć cienki foamiran, że nawet nie trzeba do żelazka go dokładać. Tutaj te końcówki staramy się powyciągać. I to samo. Rozkładamy. Jakie to czynności powtarzalne, jak robimy. Nakładamy sobie na drucik tutaj. Przymierzamy. Coś mi się ten pączek tak giba. Źle się przykleił do drucika. No i tutaj sobie nakładamy klej. Tutaj od spodu, żeby przykleić, żeby nam nie latał. Patrzcie, gdzie tutaj dobrze zakleić. Tu musimy zakleić. Okay. I sobie to podklejamy tutaj od spodu. Robiłam taką dziką różę i pączek. Listki sobie wykroiłam z takiego wykrojnika, to jest wykrojnik fantazy, ale to tylko tak na ozdobę. Nie robię liści z foamiranu, dlatego że w kartkach foamiran nie prezentuje się dobrze jako liście, dlatego liście zrobiłam z papieru. Jak wam się podoba to, co ja robię, subskrybujcie, piszcie komentarze. Będzie mi bardzo miło, jak napiszecie parę słów i dacie kciuka do góry.